Dzień dobry, dzień dobry. Piątek, piątek wieczór, wziąłem się za... Muszę tutaj wypielić, o. Za pomidory się wzięłam. I jak ja robię te swoje pomidory? W ogóle to wszędzie mi tutaj, o, powyrstały takie malutkie pomidorki. Wszędzie. Jak ja robię te pomidory? Tutaj to już się nadaje do wycięcia. To wycinamy. Wszystkie te wilki wycinam. No i o, tutaj też. Tutaj też. Ten. Tutaj decydujemy, już myślę, że na tym etapie zdecyduję, czy idzie na 2, czy na 1. Ale myślę, że on tak ładnie sobie równo tu idzie. To będzie szedł sobie na 2. No, zrobimy go na 2. I trzeba będzie pilnować, żeby tutaj już nic nie wyrastało. To też, o, na przykład to też jest do usunięcia. No i będziemy zaraz to usuwać i podwiązywać. Najlepiej jest 2 podwiązać, no bo wiem, że to się później robi ciężkie. I najlepiej 2 sznurki tutaj już na tym etapie dać. No. I tak, ja to zawsze zdejmuję. Zdejmuję. Zdejmuję rękawiczki, bo mi jest niewygodnie po prostu. I usuwamy. Najlepiej jest po takim usuwaniu tych wilków. O, tu można i ten. Te 2 liście usunąć. To usuwamy. Popryskać drożdżami. Tutaj widziałam też takiego mewucha, to też będzie do wywalenia. Tutaj już, o, zaczyna kwitnąć. I tu ładnie zaczyna kwitnąć. No ten mi się podoba. Zawsze usuwamy obcięte pomidory, zawsze usuwamy, bo to jest, żeby nie było zgnilizny. Tak się wzięły za trąbienie. O, a tam... Tutaj jest taki całkowicie położony, oj, leżący i jego po prostu trzeba podnieść. On dosyć duży już jest. Myślę, że te liście też na dole obetnę. Tutaj no, jakaś podwójna, dubeltowa. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale myślę, że to wytnę i to zostanie, bo to idzie już. Idzie już na 2. No i te wilki wszystkie, o, takie typu tu, typu tutaj usuwamy. Zaraz go podniosę i podwiążę. Jak ja wiążę, ja mam taki sznurek. Zawsze używam białego, ale teraz jak mam tego tyle, no to użyję tego, no bo to bez sensu. Dlaczego one się tak drą, te kury? Dostały kwaśne mleko, bo mi skwaśniało i się teraz wydzielają gdzieś tyle. Najpierw na jedno zrobimy, przyczepimy. O, tutaj od łodygi robię takie, nie wiem, czy widać. O, robię takie większe kółko. Tu. Ja wolę tak, bo mam na górze, niektórzy palikują, a ja po prostu, o, takie większe kółko i owijamy, może być 2 razy, owijamy i idziemy na górę, zaraz wam pokażę na górze. O. Robię taki węzeł, to idzie, o, tak idzie. I robię taki węzeł, żeby go w każdej chwili, żeby zrobić tak. O, i to, słuchajcie, o, łatwo się odrywa. Żeby poprawić w razie czego napięcie krzaka, o,
Właśnie o to chodzi. Tutaj o, posadziłam sobie bakłażany. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze powkładam tutaj dwa i tam zrobię miejsce i też dwa wsadzę. Może się nie skiszą. No, także tak podwiązuję pomidory. No, to jest mój sprawdzony i najlepszy sposób. Dlatego, że ja mam na górze tutaj te druciki. To są na pranie takie metalowe, oblekane gumą czy plastikiem, nie wiem. No i tak mi jest po prostu wygodniej podwiązywać, niż palikować. Z tymi palikami to nie zawsze jest. Nie zawsze dostęp do tych palików mam. No, także biorę się za robotę. I na tej samej zasadzie działam z ogórkami. Zobacz, już są małe ogóreczki. O, żeby nie odpadły, kurna. To samo. Taka duża pętelka jest. I później już tylko tak delikatnie owijam. Im dłużej, wyżej rośnie, tym po prostu tak o. Owijam. Oczywiście zdarza się, że one puszczają bokami, od nogi jeszcze takie mają. No to wtedy robię tak z kolejną. Tu drugi. Robię tak z kolejną tą odnogą, jak mu się wyrośnie w bok, bo to jeszcze czasami potrafi trzy mieć takie rozgałęzienia. A tam o, melisa mi ładnie rośnie, pachnie. To chyba taki rumianek albo jakiś rumian, nie wiem, ale jeszcze mam dwa. Mam dwa jeszcze młodsze ogórki, bo te to się skończą, a jeszcze mam takie trzy, które tutaj też wsadzę. Młodsze będą, bo to one długo plonują. Zawsze mam takie zapasowe i te zapasowe do października mam, wrzesień, październik. O, się pokusiłam znowu. Rękę mam w sadzy. O, stygnie sobie. To jest chleb prepersa, ale już tutaj ja musiałam ukroić. Iwo już zjadł. Jest po prostu, kurczę, jest po prostu pyszny. Musi głuchy oddawać. O, tu jeszcze. O, zamiast głuchy odgłos jest. O. Dodałam, bardzo dużo robię płatki drożdżowe nieaktywne. One mają dużo z grupy B, dużo witamin mają. Dodałam je i one taką wilgotność zapewniają tym chlebom. No jego się, ten chleb się nie wyrabia, jego się po prostu wlewa. Mam tutaj jeszcze jeden, się mi robi. O. Bo po prostu tyle go wyszło z półtorej mąki, że po prostu za dużo. Będę musiała rozdać. Jutro rozdam. No, także. No i polecam nie w papierze, tylko to wszystko zmięknie. Nie w papierze, tylko wiecie, nawet smalcem. Takie chrupki. Nawet smalcem go zrobić. Tą formę. Nie w papierze. Tu jest przepis. Tak mi dzisiaj wpadł w ręce. 1,5 kg mąki. 3 łyżki soli. Łyżeczki. Bo to małe, łyto. Łyżeczki. 2 litry wody. 1/3 kostki drożdży. 1/2 szklanki mleka. Mąka, sól, łączymy. Woda plus drożdże plus mleko, łączymy. Jedynkę, dwójkę. To tak szybko pisałam, bo to widziałam na Facebooku. Jedynkę, dwójkę łączymy drewnianą łyżką. Tak, zostawiamy na 40 minut. Przygotowujemy dwie keksówki. Za mało. Przekładamy, zostawiamy na 30 minut. Piekarnik na 220. 40 minut, zmniejszamy temperaturę do 160 stopni i pieczemy godziny. 40 minut piekłam. No, cały przepis.
tutaj woda, drożdże, mleko. Najpierw dodałam wody, drożdże, ciutkę cukru. Zależy jakie mleko pewnie. I później dopiero mleko, jak to zaczęło pracować, to dopiero później mleko dam. Bo zrobiłam za pierwszym razem, no to pójdę podleję rośliny, bo mi nie chciało mi pracować, jak to wszystko razem zrobiłam. A jak zrobiłam woda plus drożdże i ciutkę cukru, to zaczęło mi pracować. Dolałam dopiero mleka i później dopiero połączyłam, jak zaczęło to, wiecie, pracować. I po prostu rosło, rosło, rosło i rosło, i rosło. Także polecam. Aha, to właśnie jest Kudlińskiego, Kudliński na którymś tam swoim filmie mówił właśnie o tym chlebie, tylko że ja właśnie dodałam płatków drożdżowych nieaktywnych i przez to ten chleb jest taki jakby z zakwasem, coś takiego. Taki, wiecie, szybki. No a tutaj, mamo, będę robiła łódka i będę robiła skrzydełka. I jeszcze tort może dzisiaj. Robię sobie tort i zrobiłam takie oto kwiatuszki z pianki. Ja wiem, że to chemia, ale te kwiatki ładnie wyglądają i tak sobie pomyślałam, bo ja nie mogłam nic wybrać, ja to nie lubię tych wszystkich takich ozdóbek, tego kupować, tego lukru, nie wiem. Dzielę mi się ukroiła, a to nic. Dzielę taką pianeczkę, widać. Ostry nóż musi być i cienki. I będzie git. Spróbuję jeszcze na trzy podzielić, jak się da. O. To wyglądają tak trochę jak takie magnolii kwiaty pojedyncze, nie? Na skręt, a to jeszcze w sumie można to podzielić, na skręt można zrobić, albo o. Z białego środek zrobimy. Mam tylko białe i różowe. Takie, myślę, cztery takie kwiaty zrobimy. O. Cztery kwiatuszki. Takie przyjemne. Aha. Czasami tu można zrobić coś z niczego, tylko trzeba mieć dobry pomysł. Albo gdzieś podpatrzone, ale tego nie widziałam właśnie. Zaczęłam szukać teraz, ale takich rzeczy ja nie widziałam z tej pianki. To może być tylko ten poczwórny, może być. Coś nie chce się trzymać, ale tak zrobimy. Ja bardzo nie lubię takich, jakaś mucha wpadła, mam okno otwarte, a siatki jeszcze nie zakupiłam. Bardzo nie lubię takich regularnych kształtów tych kwiatków, tych takich, one są chyba lukrowe. Strasznie mi się to nie podoba, strasznie, po prostu strasznie. Cztery, niech będą cztery. O, i takie kwiatuszki. No i mamy torcik, zrobiłam. Biszkop, tak jak zwykle, ten rzucany, nie za duży, żeby to nie było, wiecie, za duże. Masę zwykłe na bazie śmietany i... jak ona się nazywa? Żelatyny. Druga masa jest w środku i ona jest taka na bazie razem z kakao. No i tak, o, wytynkowałam tak, o, na kształt bezy, melisa i tyle. Później otworzę go, zobaczymy jak on wyszedł, tylko musi się przegryźć. W środku jest masa, już po paru godzinach go otwieram. W środku jest masa,
taka lekko kakaowa, położona na to są truskawki. I tak wyszedł. Poncz jest pomarańczowo. No, niezły. Poncz jest pomarańczowo. Cytrynowy. Pycha.